Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z This War of Mine. Mamy dzień piąty, 12 stopni, no i nie pozostaje nam nic innego jak teraz się pożywić, więc musimy tutaj zrobić w zasadzie coś do jedzenia. Tylko potrzebujemy dwa paleniska. Możemy spalić książki i oczywiście to zrobimy z tego względu, że tych książek tak czy inaczej nie czytamy. W sensie w grze są tutaj nam tak średnio potrzebne. Nie, ty tutaj, a Esma, niech no jeszcze skorzysta z jednego drewna, okej. Okay. Będzie w stanie zrobić jedzenie, które mam nadzieję, że też wykorzysta. Tyk, zrobimy i zjemy. Malik niech tutaj na razie poczeka. Świetnie, jedno, drugie. Musimy przekazać wiadomości, właśnie, bo się dowiedzieliśmy poprzednio, że ludzie są przetrzymywani i torturowani, jakoby mieli kontakty z jakimiś rebeliantami, prawda? Świetnie. Nie ma już fajek. No i dobrze, że nie ma fajek. Pomagamy innym, ale nie wiem, jak długo zdołamy to jeszcze robić. Armia nie będzie bezczynnie słuchać naszych transmisji, to prawda. Ale to cena, którą płacimy za to, że zmieniliśmy sytuację w mieście. Gra jest warta świeczki, kochanie. Nie, czekaj. Jeszcze. Musimy zrobić coś z przetrzymywanymi przez armię na placu głównym. Tylko rebelianci mogliby im pomóc, ale nie znam tam nikogo. Ja też nie, dlatego musimy nadać tę informację. Nie możemy tak siedzieć, kiedy ci szaleńcy torturują ludzi. O, jest handlarz, więc lecimy handlarzem. Tutaj odgruzujemy. Nie wiem, jak długo wytrzymamy na tej... To jest lekko ranna. Dobra, czyli... Okej, zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Dziękuję, usłyszałem wasze ostrzeżenie o snajperze w parku. Chodziłem tamtędy codziennie, pewnie ocaliliście mi życie. No i super. A co jeszcze? Hej, jakieś wieści? Ta, zdobycie kawy graniczy z cudem. Podobno nie będzie żadnych dostaw aż do kolejnego zrzutu. A kiedy to będzie? Nikt nie wie. Więc cena wzrośnie. Okej, dzięki. Czyli prawdopodobnie to on daje nam informacje odnośnie tych cen kawy, które nasłuchiwaliśmy w zasadzie w poprzednich historiach albo w podstawowej wersji gry. Okej, czego potrzebuję? No na... Kurczę, to by mi się przydało na pewno. To by mi się przydało na pewno. Wytrych niekoniecznie. Części być może. Zobaczmy, co jesteśmy w... Co... Świetnie, umowa stoi. Czyli mogę coś dorzucić jeszcze do tego. Czyli kawa wzrośnie. Czyli jak kawa wzrośnie... Aha. No dobra, kawa już niestety nie. Aha! No naprawdę? Nic więcej niestety. Ale dobra, w sumie to on nie posiada nic takiego superaśnego, co mnie interesuje. Zazwyczaj od niego kupuję albo warzywa, albo mięso, ewentualnie też dosyć często drewno i drobiazgi, dlatego że wtedy możemy kupić od niego ile chcemy, znaczy w zasadzie tyle ile nas stać, a nie musimy tego nosić podczas nocek, prawda, w plecaku i zajmować miejsce. Więc okej, niech będzie zgoda, to wszystko, dziękuję. Świetnie. O, przy okazji. Esma. Ty idź, nadaj transmisję. Esma jest zmęczona, przypominam, więc będziemy musieli... no hej. A, możemy robić nawóz. Dobra. A co jest, a co jesteśmy w stanie zrobić? Odrobina wody i nawozu pozwoli nam uprawiać warzywa. Potrwa to jednak trochę czasu. I nam potrzebna jest to, lampa grzewcza. A lampę grzewczą robimy w którymś z warsztacie ulepszonym warsztacie. Więc teraz jest nam to bezużyteczne, ale mamy podstawę. Mamy podstawę. Więc to mi się podoba. Cyk, bierzemy wszystko. Nie?
Ceny kawy niebawem wzrosną. Występują już niedobory, a nie wiadomo kiedy odbędzie się następny zrzut. Wojsko wstrzymuje i torturuje niewinnych ludzi w budynku przy placu głównym. Jeśli ktokolwiek ze słuchaczy może im pomóc, proszę pospieszcie się. Nie ma czasu do stracenia. Cyk, cyk. Oczywiście oba te komunikaty lecą. Eter. Tu pewnie nie mogę tego otworzyć, bo właśnie zamknięte. Bierzemy wszystko, co tam w biosie pojawiło. Miejmy nadzieję, że rebelianci usłyszeli nasz komunikat i uwolnią tych biedaków. Jak siły rządowe mogą drężyć obywateli kraju? Jak widać mogą. A ten masz coś w bio? Wojsko traktuje cywili coraz brutalniej. Dam sobie rękę uciąć, czy żaden z ludzi przetrzymywanych na placu głównym nie miał nic wspólnego z rebeliantami. Okej, okay, weź sprawdź. Okej, okay, bierzemy to. Weź sprawdź proszę to. A S-manik już kurczę leci. Rozwalmy to. I tak, czyli tutaj będziemy potrzebowali wytrych, żeby się tam dostać do tej skrzynki. Nie, a nie możesz tego otworzyć. Okej, okay, hełmy, czyli potrzebuję czegoś innego. Potrzebuję czegoś innego. A, czyli tutaj nie zejdziesz? Aha, bo to gruzowisko pewnie trzeba będzie. Tylko, że problem jest taki, że to ona musi to gruzowisko zrobić. Wiecie, o co chodzi. Nie, ją muszę teraz położyć do spania. Ją muszę teraz położyć do spania. Nie ma opcji. Chyba, że wcześniej skończy jakby... Nie będzie już zmęczona, no to okej. Okay. Ale jak wiecie, sam Malik nie jest w stanie... Czy jesteśmy w stanie zrobić wytrych? Tak. I może zróbmy ten wytrych. A to? Potrzebuję części broni. Zróbmy ten jeden wytrych. To będzie na przyszłość do otwarcia właśnie tamtej skrytki. Mogłem to zrobić, jak ona tam była, a on był tutaj. No ale dobra, to o tym będziemy jeszcze pamiętać. Trzeba zrobić tak. Ulepszyć warsztat, ten, który jest na dole, ten tutaj, więc Malik nie może tego zrobić. Ewentualnie może iść nasłuchiwać jeszcze. Trzeba ulepszyć ten warsztat. Trzeba otworzyć tą skrzynkę. I odkopać to. No tutaj też kolejny wytrych nam będzie potrzebny. Czyli dwa wytrychy nam pójdą. Ciekawe co będzie za tymi drzwiami, jeżeli one wymagają wytrycha i przekopania się, a tam są tylko i wyłącznie dwie rzeczy, jak widzicie. Strasznie mało. Dobra, niech nasłuchuje. Jeżeli to zmęczenie nam przejdzie aż do nocy, mam nadzieję, że uda nam się wstać i jeszcze coś porobić. Zauważcie, że wcześniej była ranna, teraz jest lekko ranna. Więc zapomniałem o tym... Okej, okay, jest lekko ranna, dochodzi do siebie. Więc spróbujmy w takim razie ulepszyć ten warsztat. Już nie wiem jak z kuchenką. Czy ja mogę ulepszyć tą kuchenkę? Nieco bardziej wydajna, pozwala sprawnie przygotować jedzenie bez konieczności zużywania dużych ilości opału. Ale opał myślę, że nie jest takim największym problemem. Tutaj bardziej warzywa, kwestia warzyw. Ulepszony warsztat. Zrób. Nie wiem, czy to drugie ulepszenie da nam już możliwość zrobienia tej lampy. O, mamy wiadomości. A jakie? Cóż tu tam nowego się wysłuchaliśmy? Rebelianci i żołnierze toczą zaciekłe boje na terenie całego miasta. Niektóre obszary zostały całkowicie odcięte, a na innych prowadzone są zacięte walki. Dokładnie taka transmisja, jaką... Dokładnie taka transmisja, jaką odbieraliśmy w przypadku poprzednich części. Okej. Okay. Czyli to oni nadawali. Świetnie. Okej. Okay. O, i tutaj mamy możliwość robienia pułapki na zwierzęta. Jezus Maria, to wymaga aż 10 tych części. O, boże. Czyli jeszcze musimy bardziej to ulepszyć, słuchajcie. Jeszcze musimy bardziej to ulepszyć, żeby mógł zrobić lampy grzewcze do ogródka. Mhm. Czyli teraz naszym głównym celem będzie zrobienie lampy grzewczej i ulepszenie tamtego ogródka.
czyli musimy ulepszyć warsztat, zrobić lampę i ulepszyć tamten ogródek, a przy okazji jeszcze wcześniej zrobić pułapkę na szczury. Chociaż jedną, żeby mieć mięso pozyskiwać. Okej. Okay. To w takim razie może uda nam się jeszcze tutaj zajrzeć. Może nam się uda tutaj zajrzeć. Pyk. Znam się na... Zobaczmy. Siekiera. Świetnie. Słuchajcie, świetnie, świetnie, świetnie. Będziemy mogli wszystko porąbać, co nam jest niepotrzebne. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy na przykład jak będę w końcowej fazie tego dnia przekopywał troszeczkę to, to czy ona się zmęczy w końcu, czy nie? No bo ona się zmęczy dopiero po jakimś tam czasie, prawda? Więc jeżeli będę cofał ją... Okej, no coś tam sobie wykopała, tak? Jakby nie będę dochodził do tego momentu, w którym ona tak długo robi, żeby się zmęczyć. Co mamy nowego? Nowy mamy klub muzyczny oraz sklep z zabawkami. Materiały dużo, części niewiele. Ja potrzebuję dużo części, bo potrzebuję zrobić tą pułapkę na myszy. Magazyn, no tutaj jest niebezpieczeństwo. W podziemnych... W podziemiach ruin najbardziej luksusowego hotelu w Pogoren wciąż znajduje się najlepszy miejscowy klub muzyczny. Nie zostało wiele z jego przedwojennej świetności, ale mieszkańcy wciąż tu przychodzą, żeby spotkać się z bratnimi duszami i zapomnieć na chwilę o wojnie. Okej. Okay. No to klub muzyczny w takim razie. Nie bierzemy nic ze sobą. Moglibyśmy wziąć siekierę, żeby coś rozwalić, ale myślę, że nie potrzeba. Moglibyśmy później też naprawić gitarę, to byśmy obchnęli pewnie za większą kasę. Okej. Okay. Przypominam, lekko ranna, więc nie możemy tutaj się wystawiać na ciosy. Kim jesteś? Jak leci? Bar otwarty? Tak. Dzięki. Okej. Okay. Czyli tutaj będzie miejsce, do którego będziemy sobie zrzucać rzeczy. Zostawiam je na początku. Będzie coś jeszcze tutaj? Z tej strony? Do znalezienia? Nie. Niestety nie. Okay. No chyba możemy wejść, nie? Ktoś chce się napić. Świetnie. Możliwe, że w barze znajdziemy jakieś informacje. O, witaj. Jest handlarz. Esma, dawno cię nie widziałem. Nic się nie zmieniłaś, odkąd wszystko diabli wzięli. Sam wyglądasz nie najgorzej, Gustaw. Ładny masz lokal. Ta. Byłoby szkoda, gdyby coś mu się stało. Dzięki niemu mam co rano wstawać z łóżka. Ostatnio nie idzie najgorzej. Od waszej ostatniej transmisji mam więcej klientów. Zginęło wielu żołnierzy, uratowano wielu dobrych ludzi. Cieszy mnie to, co robicie, ale moglibyście być nieco bardziej ostrożni. Ludzie zaczynają gadać. Ponoć armia was szuka. Daliście im się nieźle we znaki. Wasza praca zaczyna się robić niebezpieczna. Może przez jakiś czas się nie wychylajcie. Dzięki za ostrzeżenie, Gustaw. Porozmawiam o tym z Malikiem. Nie da się zabić. Czyli prawdopodobnie te ostrzeżenia są na marne. To ty, znam cię, naprawdę. To przez was wszystko się spieprzyło. Przepraszam. Nie zgrywaj głupiej, ty i twój mąż. Wasze gadanie na antenie wkurzyło tylko żołnierzy. Wyżywają się na nas, niewinnych ludziach. Ale niedługo was dopadną, dostaniecie za swoje. No właśnie, to jest problem. O Esma, miło cię widzieć, że nikt ci nie jest. Hej, ciebie też miło widzieć, jak się masz. Dobrze. Po raz pierwszy od kilku tygodni udało mi się zgromadzić zapasy jedzenia. Nasze transmisje bardzo pomagają. Słuchanie Malika daje mi nadzieję, że wytrzymamy do końca wojny. Powiedz mu, że was wspieram. Trzymaj się. Dzięki, miło usłyszeć. Okej. Okay. Jestem pewny, jak tam dotrzeć. No to w takim razie lecimy tu. Trochę pogadaliśmy, ale nie na pogaduszki tutaj przyszliśmy. Czyli mamy tutaj ewentualnie handlarza, do którego mógłbym się udać. Gdybym coś znalazł do sprzedania. Nie wiem, jak tam dotrzeć. Na pewno? Tędy?
Ani drgnie. Czyli co, nie wejdę na górę? No to ciekawe. No to ciekawe, bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak mam w takim razie wejść. To jest zabarykadowane z drugiej strony, tak? Nie da rady. To ciekawe. Zrzućmy to, co mamy. Jeszcze raz spróbujmy gdzieś tam może naokoło. Okej. Może tutaj, po tych dachach. No nie da rady. Ciekawe. Od tej strony nic nie zrobię. Dobra, możemy coś wymienić, tak by było? Stąd, co mamy? No wszystko nam będzie przydatne, więc nie ma sensu wymieniać. No tutaj można by było wejść, mam wrażenie. Schody zawalone. Tutaj wejść nie wejdę. Tu jest zamknięte. Nigdzie indziej nie jestem w stanie jakby wejść na górę. Tam jest jeszcze masa miejsca. Chyba jest jeszcze inna opcja. Chyba, że być może to miejsce się zmieni przy kolejnym odwiedzeniu. I na przykład będzie coś, po czym będziemy mogli wejść. Na razie to mi się nie podoba, bo mamy bardzo mało zapasów zebranych. I nie jesteśmy w stanie zobaczyć nic innego. Zwiedzić niczego innego nie jesteśmy w stanie, nie wejdziemy tam. Ani żaden łom, chyba że siekiera. Nie wiem, czy czasem siekierą nie jestem w stanie przebić się przez, przez drzwi. Kurde, ciężko powiedzieć. Żebym wziął siekierę następnym razem tutaj. Bo sami widzicie, ani... O! Na przykład w taki sposób zawsze mogłem wskakiwać. Ale tutaj nie ma takiej opcji. Tutaj nie wskoczymy. Na zewnątrz też nigdzie jakoś nie wejdziemy po tym. Schody są zawalone, nie mogę ich odgruzować. No a tutaj też jakby po tych dachach od tej strony też nie wejdziemy nigdzie. Ciężko powiedzieć, jak to zrobić. Być może właśnie jakoś rozniosą później ten klub wojskowi, jak będą wiedzieć, że tutaj na przykład byłem, nie? I myślę, że warto wziąć pod uwagę to, żeby na razie się schować i nie nadawać żadnych audycji. Nie wiem, co się dziś dzieje, przykro mi. No. Już tam masz, Esma. Nie znalazłem żadnych przydatnych informacji. Dobra. No to w takim razie co? Nie pozostaje nam nic innego. Wiecie co? Zawczasu może by było upiścić jeszcze coś do jedzenia. Wiem, że będziemy jeść prawdopodobnie następnego dnia, ale jednak. Zobaczmy też, czy jestem w stanie zrobić tą... Nie, niestety. Czterech mi brakuje części. Czterech części mi brakuje. No cóż. Jestem w stanie to ulepszyć? Jestem w stanie to ulepszyć. Zróbmy to w takim razie. Ulepszmy ten warsztat. Nie widziałaś moich okularów, Esmo. No, sorry, ale nie. Akurat to jest najmniej ważne w tym momencie. Jeżeli nam będzie brakowało drewna, a drewna mamy, no, 21, więc na razie ok, to będziemy wtedy rozwalać te wszystkie meble, które nam są niepotrzebne. No, słuchaj, jest maksymalnie ulepszony ten warsztat i potrzebna nam jest lampa grzewcza. Do tego potrzebne nam są cztery części elektryczne.
tak? Tak, części elektryczne 4. Ona w takim razie niech idzie się przespać. A on będzie mógł w jakikolwiek sposób, kurde, pomóc i porąbać te drewna, chociaż tylko i wyłącznie jedno jest w tym momencie. Głodna i zmęczona, czyli status rannej nam zniknął. Jest tyle dobrze. Ciszę na wszystkich kanałach. 12 stopni. Okej. Okay. Było 14. Nie obserwujemy jakiegoś dużego spadku temperatury. Więc to dobrze, nie musimy inwestować w ogrzewanie. To jeszcze dodatkowo mnie nas, kurde, pocisnęło, jeżeli chodzi o surowce. Odebrano transmisję, dobra. Cóż to jest za transmisja? Przeklęte wojskowe zbiry. Zobaczmy. No. Komunikat radiowy. Otrzymano. Dziękuję za ostrzeżenie o snajperze w parku. Wolę nie myśleć, co by się mogło stać, gdyby nie wy. Nie ma sprawy, człowieku. A my tymczasem porąbmy sobie to. Myślę, że powinien dać radę. Nie? Fajnie, że nie porąbię. Nie porąbię, okej. Zmęczona i głodna. Nią też porąbiemy sobie troszeczkę. Ale na pewno będę chciał dostać się tam dalej. Odgruzować ten cały teren. Okej, okay, Esma już jest wypoczęta. Znaczy wypoczęta to ciężko powiedzieć, że jest wypoczęta. Próbujmy wszystko teraz pociachać, to co nam nie jest potrzebne. Jak tam woda? Woda 30 jest okej. Okay. Myślicie, że mogą na jedno i drugie może w tym samym czasie rąbać? A nie. Jak on używa siekiery, to ona nie może. Cholera, nie ma już fajek. A z racji tego, że jest... Z racji tego, że niestety jest tym palaczem, to właśnie co jakiś czas będzie tak stawać w miejscu i będzie narzekać, że nie ma fajek. Okej, okay, opał. Fajnie, bo ostatnio robiłem opał. Więc na pewno będzie na plus. Świetnie, zabieramy. A ty wiesz co? Możesz iść zrobić wytrych. Czy z drugiej strony, zanim my dojdziemy do tych drzwi, w których wytrych będzie potrzebny, to trochę czasu minie. Bierzemy wszystko. Teraz chodź no tutaj troszeczkę pokopać. Esma, tylko tak, żebyś się nie zmęczyła. Tak, żebyś się nie zmęczyła. Pyk, pyk. Musimy obserwować. Dobra. Na wszelki wypadek już. Dlaczego? Dlatego, że oni tak, jakoś robili tak jedną trzecią, jedną czwartą do zmęczenia, do momentu zmęczenia, więc wolałbym po prostu chwilę przed zaprzestać i zrobić to na przykład na kilka razy, prawda? Ale tak, żeby nie mieć problemu ze zmęczeniem. Chociaż bardzo możliwe, że jakbym ją położył spać, tylko to może zrobię następnym razem, że ten status zmęczonej jej zlikwiduje poprzez to, że pójdzie spać, przyjdzie pokopać i ją zostawię na sam koniec znowu do spania. Tylko, że teraz 7 dnia będzie ten problem, że będzie jeszcze musiała się zająć jedzeniem. Dostarczeniem jedzenia i zjedzeniem jedzenia, więc to też na przykład czasu troszeczkę trwa, nie? A my potrzebujemy mieć tak, spanie, kopanie, spanie. Full. Dając życie, pewnie ktoś przyjdzie i będzie chciał handlować. Okej. Okay. Tyle? Nie ma tu już nic więcej do rozwalenia? Chyba nie. Czekajcie, tak oddalmy. No są rzeczy, które... Są rzeczy, których nie chcę rozwalić. No bo jednak to... Mamy wytrych, mamy 0, ale my potrzebujemy tych części, kurde, więc na razie, dopóki się tam nie przekopiemy, to nie ma sensu robić wytrycha, żeby on tutaj leżał. Więc no way.
Tak, zróbmy to na zapas. Zróbmy to na zapas. No i zostaje już nam, jeżeli chodzi o eksplorację naszego miejsca, to tylko i wyłącznie to, czyli musimy się przez to przekopać. No i oczywiście ulepszyć, możemy sobie pogadać, i oczywiście ulepszyć ten warsztat na warzywka. Czyli musimy zrobić lampę grzewczą, czyli potrzebujemy jednych części elektrycznych. Więc powinno to być w miarę w porządeczku. Skarbie, boję się, armia zaczęła cię szukać. Esmo, ratujemy ludzkie istnienia, to nie jest ani łatwe, ani bezpieczne. Musimy mówić ludziom prawdę w takich czasach desperacko jej potrzebują. A co, jeśli coś się stanie? Kto im pomoże? Możemy ukryć się z przerażenia, albo nie poddawać się i walczyć. Dla mnie wybór jest prosty. Musimy mieć dość odwagi, by walczyć o prawdę. Odwiedził nas handlarz Franco. Mówił, jak bardzo jest ci wdzięczny. Co wierzu przechodził przez park, twoja transmisja pewnie uratowała mu życie. Jest bardzo wdzięczny. Widzisz, ratujemy ludziom życie. To gra warta świeczki. Mi wydaje, że kurde, troszeczkę możemy się przeliczyć tym ratowaniem. Okej, nowe rzeczy. Nowe miejsca. Jedzenie niewiele, materiały niewiele, część niewiele, broń niewiele. Apteka, materiały niewiele, leki niewiele. No to tak, wszystkie o niewiele. Części niewiele, materiały dużo, ale tym nie ma się co, kurczę, jakoś wielce. Bo tutaj niby było części... No teraz jest części niewiele, ale było gdzieś tam części dużo, a wcale tych części dużo nie było. Może do piekarni? Nowak był moim przyjacielem. Miał najlepszą piekarnię w mieście, ale nie... Chyba tam miał być, sprawdzałam się z nim od początku. Tam jest coś nie tak z tym tłumaczeniem. Się z nim od początku oblężenia. Nie widziałam się z nim chyba od początku oblężenia. Może warto go odwiedzić. Może będzie miał nawet trochę jedzenia na zbyciu. A to jest całkiem niezły pomysł. Może. To w takim razie... Gdzie było to, co ja mogłem zostawić? W parku? Nie. Albo w parku? Nie, na głównym placu chyba. Tam zostawiliśmy trochę rzeczy, nie? Dobra, do piekarni w takim razie. Myślę, że to dobry pomysł. Czy chcemy coś wziąć ze sobą? Siekierę? Nie bardzo. Myślę, że na tym zostaniemy. Trzeba by było mi części i części elektrycznych. W tym momencie. Myśmy tak, wiecie... Po trochę, nie? Siema. Ty jesteś Emma, żona Malika, tego radiowca? Tak, a co? O Boże, dziękuję. Moją żonę przetrzymywali na placu głównym, ocaliliście jej życie. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Na pewno ledwo sobie radzicie jak wszyscy, a niedawno trafiliśmy na magazyn żywności. Ej, ale to przeszło na drugą stronę, ja myślałem, że to druga osoba mówi. Nie, serio? Nie wejdę tędy. Serio? Kolejne miejsce, które jest totalnie zamknięte. Ale jak ja mam tam wejść na drugą stronę, ja się pytam. Czy to jest taka mała miejscóweczka? Gdzie jest tutaj niby ta piekarnia? Lampa grzewcza, Boże, warto było. Chyba, że pójdziemy górą. Lampa grzewcza, to było warto, powiem wam szczerze. Aha. Cyk, cyk, proszę bardzo. Wojskowa krótkofalówka. Wydaje się nowa i niedawno używana. Pokrywa na baterii jest otwarta, a samej baterii brakuje. Obok leży lornetka, też wojskowa. Sprzęt armii tutaj? Cudne. Tam dalej jeszcze coś jest, słuchajcie. Czekajcie, otwórzmy to.
Właśnie dziwiło mnie to, że to jest tak mała lokacja. Oczywiście ta lampa grzewcza to super sprawa, bo nie będę musiał jej robić. Nie będę musiał wykorzystywać aż 4 części elektrycznych. A to jest dużo, bo części elektryczne dosyć są rzadkie. Chociaż zdobyliśmy też część elektryczną. O, ale mamy wytrych, weźmy go, jakby trzeba było. A, i tu pewnie jest wojsko. Ja mówiłem, że to jest mała lokacja. No to właśnie. Ani drgnie. No to spróbujmy z tej strony. Aha. Budu z wojskowymi oznaczeniami. W środku jest bateria. Wygląda na to, że pasowałaby do krótkofalówki z tamtej budy. Bo wiecie co? Zostawmy to tutaj. Pozbierajmy wszystko jakby do tego wyjścia. Aha, tam ktoś jest. Dobra, czyli może jednak weźmy to ze sobą. Jakby trzeba było uciekać, ale możliwe, że to jest szczur. Dobra, na górę nie wejdziemy, bo nie mamy po czym. Więc musimy spróbować zobaczyć, co tutaj jest. O, Nowak. A! Dobry. Witaj, Esmo. No witam. Dzieci! Na podłodze są porozrzucane zużyte baterie, takie same jak pozostałe. Wydaje się, że Nowak często korzystał z krótkofalówki. Tylko po co? Czy mi się wydaje, czy... Żeby on nas... Więcej puder z wojskowymi oznaczeniami, takimi sami jak w pokoju syna Nowaka. Ej, ej. Ej. A to co? Jakaś lista nazwisk. Większość z nich jest chyba... Wyseńska, a przy pozostałych dopisano słowo zwolennik. Niektóre nazwiska zostały przekreślone, co wygląda dość złowieszczo. Czy to znaczy, że Nowak donosi wojsku... Graznawi? Muszę się upewnić. O kurde. No to mamy problem. Kurde, wiecie co? Mogłem zamiast tym tropem... Boję się, że jak pójdę na dół... Nie. Kurde, bo boję się, że jak pójdę na dół przez niego, to... Okej. Oh shit. Dobra. Proszę przestań. No kurde, gościu, najpierw... Dokument upoważniający okaziciela do otrzymania zaopatrzenia w bazie wojskowej na przedmieściach i wojskowa przepustka. Nowak pracuje dla armii. Jestem lekko ranny, kurde. Tutaj trzeba będzie wrócić. Tutaj trzeba będzie wrócić, ewidentnie. Zwłaszcza zostawiłem tam lampę. Nic mi to nie da. Musimy spadać stąd. Bo inaczej, jeżeli nie zdążymy,
Dobra. O Boże. Nie zdążyliśmy po lampę. Musielibyśmy iść w drugą stronę, bo zazwyczaj jest tak, że z mapy są dwa wyjścia, z prawej i z lewej strony. Dylemat Esmy. To szokujące, ale wygląda na to, że mój dawny przyjaciel wydaje ludzi wojsku. Mogłabym donieść na niego Malikowi, ale jeśli coś mu się stanie, co będzie z jego dziećmi? Pewnie gdyby nie one, nigdy nie dopuścił się czegoś tak strasznego. O Jezu, wybory. Wybory. Muszę powiedzieć Malikowi o zdradzie Nowaka. Powinien to rozgłosić, nie zważając na konsekwencje. Jeśli będziemy milczeć, ci wszyscy ludzie z listy w dalszym ciągu będą w niebezpieczeństwie. To, co robi Nowak, jest obrzydliwe. Ale jeśli Malik zdemaskuje go na antenie, cała jego rodzina znajdzie się w niebezpieczeństwie. Powiem Malikowi, że wśród nas jest kapuś, ale bez zdradzenia jego tożsamości. Trudny wybór, naprawdę trudny wybór. Bo on pracuje prawdopodobnie dla wojskowych po to, żeby mieć jak utrzymać syna, tak? Ale myślę, że można byłoby to zrobić, tylko zciągniemy na siebie pewnie... W myśl zasady, żeby nie wychylać się za bardzo, to bym nie zdemaskował bezpośrednio Nowaka, bo wtedy mogą nami się zająć. Milicja, czy tam po prostu wojsko, prawda? A już mamy na sobie ich wzrok. Więc na razie przekazujemy taką informację. Esma wróciła. No kurde, to jest strasznie dużo czasu potrzebuje na to, żeby zdobyć wszystko. Trzeba było to zanieść. Dzień 7, czyli trzeba będzie zjeść. Byłam w piekarni i mam wiadomości. Patrzcie na to, szkoda, że nie mam tyle szczęścia każdej nocy. Nie no, te akurat te łupy to nie są jakieś takie super ekstra. Lekko ranna i teraz tak, na pewno trzeba będzie zjeść, trochę poodgruzowywać, ale... to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska, na razie, pa pa.